Hej, hej, dzień dobry. Dzisiaj chciałem was zaprosić na przygodę w grze Return of the Obra Dinn. Jest to niezależna gra przygodowa, detektywistyczna, w takiej dość nietypowej stylistyce, więc nie zraźcie się tym negatywem z tyłu, bo jest to fajny zabieg, a gra jest naprawdę warta poznania i jest ciekawa. O co chodzi? W 1802 roku statek kupiecki miał wyruszyć i wyruszył z londyńskiego portu z cennym ładunkiem do Azji. Po 6 miesiącach miał dotrzeć do przylądka Dobrej Nadziei, jednak nigdy tam nie dotarł. Po krótkich poszukiwaniach okręt uznano za zaginiony, ale po 6 latach okręt wraca do londyńskiego portu bez żywej duszy na pokładzie i ze zniszczonymi żaglami. Jak do tego doszło? Będziemy właśnie musieli do tego dotrzeć, wcielając się w agentkę ubezpieczeniową Kompanii Wschodnioindyjskiej i po nitce do kłębka odtworzyć te wszystkie wydarzenia. Więc mam nadzieję, że będzie mi towarzyszyć w tym, no i trochę pomagać, dlatego że tutaj będzie trzeba ze sobą łączyć wątki, a jak wiecie, ja nie do końca jestem taki światły. Więc serdecznie zapraszam. Gra nie jest długa, ale jest naprawdę warta poznania. Tym bardziej, że właśnie, usuńmy sobie sloty, bo ja grę grałem, ale bardzo dawno temu. Usuń. I naprawdę wiele rzeczy nie pamiętam. Okej, nie ustalono niczego losu, więc zaczynamy totalnie od początku. Let's go! Zaginiony na morzu, rok 1803. Dobry statek Obra Dinn, rok budowy 1796, Londyn, 800 ton, zanurzenie, kapitan R. Witterell. Załoga 51 ludzi. Ostatnia podróż do Orientu, przylądek nieosiągnięty. Pytania lub prośby o oświadczenia kierować do londyńskiego biura Kompanii Wschodnioindyjskiej, czyli rok 1803, a nie drugi. Ok. Czyli to wiemy. Szacowna brytyjska kompania wschodnioindyjska. Do wiadomości: główny inspektor, dział ubezpieczeń i windykacji, biuro londyńskie, statek Obra Dinn powrócił. Natychmiast melduj do Falmouth i przygotuj pełną wycenę. Falmouth, Anglia, 1807 rok. Company man woke me up. Said you need ferry to the Obra Dinn. Not many eager for that job. Seems a bit late if you ask. I didn't. What's in the box? I don't know. I'll hoist it up in a few minutes. Hey! How? Carefully. Okay. Kurde, powiem wam szczerze, że co jak co, ale w tych czasach zrobić taką stylistykę to jest naprawdę innowacyjne. Być może niektórym to nie będzie grało, ale powiem szczerze, że to robi klimat dodatkowy jeszcze. Oj, oj! Daj no tą szpatułkę. Dobra, no jesteśmy na statku oczywiście, który powrócił ze zniszczonymi żaglami, bez żywej duszy na pokładzie i mamy zrobić wycenę. O, no właśnie, bez żywej duszy, ale z jakimiś szkieletorami. Prawda? Pytanie, kim ten ktoś tutaj był? Czyżby kapitan, który miałby schodzić jako ostatni ze statku? Może. Dobra, ty gościu, a nie powinieneś nam tego dać? Oj! Co? It's too heavy! Jak too heavy? No too heavy. Co ja mam ci zrobić? Gościu, miałeś mi pomóc, tak? Co jest? It's too heavy. Take it yourself or open it here. Aha, no dobra, no to otwórzmy tutaj. Książka. Okej. Bier.
Powrót statku Obra Dinn. Sprawozdanie przygody i tragedii. Przedmowa. Ufam, że stoisz na deskach pokładu okrętu Obra Dinn. Spodziewałem się, że ten dzień nie odejdzie. Moim zamiarem było opowiedzenie dziwnej historii tego statku na kartach tej książki. Niestety, moje podupadające zdrowie pozwoliło mi spłodzić jedynie zarys tej opowieści. Twoja obecność na Obra Dinn jest absolutnie kluczowa. To właśnie w twoje ręce składam odkrycie losu statku i jego załogi oraz dokończenie niniejszej książki. Kilka kolejnych stron z początku może cię wprowadzić w konsternację. Z czasem wszystko nabierze sensu. Używaj zegarka kieszonkowego, aby ustalić tożsamość i los osób znajdujących się na pokładzie. Uzupełnij prawidłowo każdy rozdział i odeślij książkę pocztą do francuskiego biura spraw zewnętrznych w Maroku. Rozdział układ pozostanie dla ciebie tajemnicą. Znam jego szczegóły, ale na ten moment postanowiłem zachować je dla siebie. Henry Evans. Spis treści. Podróż, okręt... Załoga, życie na morzu, rycina, słowniczek, tylna okładka. No i mamy też rozdziały. Atlantyczna część trasy na Daleki Wschód. Azory, Madera, Wyspy Kanaryjskie, Zielony Przylądek. Afryka, Europa. No to nie dotarł, nie? Do tego przylądka. Do tego przylądka nie dotarł, a wyruszył z Londynu. Ciężko. Ambulatorium, załoga, prawa burta, warsztat, cieśli, Kubryk, ładownia. Okej, okay. Mamy coś jeszcze. Załoga. Spis całej załogi. Było tutaj ile osób? 60 łącznie. Okej, okay. Rycina obrazująca codzienność. I praktycznie każdego jesteśmy w stanie tutaj lekko sobie przybliżyć i rozpoznać, kim był. Tajwańska rodzina królewska, sprawiedliwość na morzu. Okej. Okay. Co dalej? Luźny ładunek. No i tutaj już będziemy musieli nad tym pracować. Dobra, czy ja mogę... Przejrzyj najpierw całą książkę. Aha, okej, okay, dobra. To już przeglądam całą książkę. Tylko, że tutaj są puste kartki, dopóki ich nie zapełnimy. Ten rozdział pozostanie tajemnicą do czasu, aż opuścisz statek i zwrócisz mi książkę. Dobra. Koniec. W kajucie kapitańskiej. Słowniczek się przyda. Kim jest kapitan, kim jest bosman. Tab, spis treści. Dobra. Mamy to. I jeszcze taki zegarek kieszonkowy. Memento mortem. Pamiętaj o śmierci. Dobra, dzięki gościu, ale nie odpływaj, ok? Bo się trochę cykam. Kurde, dawno nie grałem w przygodówkę. Mam ostatnio jakiś taki powrót. Chęci. Do przygody po ostatnim strzelaniu w Harry Potterze. Piu, 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 z karabinka. No właśnie, jeśli dobrze pamiętam, to w takich miejscach nasza postać wyciąga ten zegarek kieszonkowy i można zbadać, co to się stało. No właśnie, i mamy scenkę, sytuację, która się wydarzyła, o której słyszeliśmy, a teraz mamy taką stopklatkę, czyli ktoś, załoga, podejrzewam, dobijała się do kajuty kapitańskiej i chcieli od niego jakąś muszlę. Jak było słychać, on raczej otworzył drzwi, ale dał im jedyne, co im dał, to ołów. Także mamy tutaj niestety trochę
zamieszanie. Jak to jest umiejscowione oczywiście w historii, jeszcze nie wiemy, czy to był początek, czy to był koniec, czy to było w trakcie. Ciężko powiedzieć. No tylko teraz trzeba to w jakikolwiek, jakiś tam sposób zbadać. Okej. Okay. Ej, ale zaraz, jeszcze nie wszystko spojrzałem, halo. Dobra, pokaż. No właśnie. I poznajemy całą historię. Można by było wręcz powiedzieć od tyłu. Kim jest ten człowiek i w jaki sposób zginął? Kim jest ten człowiek i w jaki sposób zginął? Czyli rozumiem, że nieznany osobnik doświadczył nieznanego losu. Jedne wspomnienia tylko i wyłącznie mamy. Przeglądaj wspomnienia, w których pojawia się ta osoba. Ta osoba występuje w jednym wspomnieniu. Pierwsze wspomnienie traci życie w ko... Można było szybciej do nich dotrzeć. Okej. Okay. Wspomnienia. Część pierwsza, koniec. Użyj przycisku u góry strony, aby edytować zakładki i przemieszczać się pomiędzy nimi. No dobra. Usuń wszystkie zaznaczenia. Pokaż wspomnienie na mapie pokładu przedstawioną na rysinie. Sprawiedliwość na morzu. Koniec, część pierwsza. Kapitanie, otwórz drzwi, wyłam je, bo inaczej je wyważymy i nie tylko muszle panu odbierzemy. Skurwysyny, dostaniecie ode mnie tylko to, co wam oddam. I teraz tak, jedyne co... Trzech świadków było obecnych? Jeszcze ktoś tam był. W jaki sposób zginął? Wydaje mi się, że mógł zostać postrzelony, uduszony, uderzony, utopiony, zmiażdżony, żyje... Nie, zastrzelony. Z broni. Ten nieznany osobnik został zastrzelony z broni palnej, a sprawcą był nieznany napastnik. A mi się wydaje, że był to kapitan. Zwracali się do niego per kapitan, więc raczej kapitan, prawda? Okej, okay. Czyli co nieco mamy. Co nieco mamy. Tylko, że nie wiemy, kim on tak naprawdę był. W sensie, jak się nazywał z tego spisu. Z tego spisu załogi, tak? Czyli to jest kapitan. Ej, ale zaraz. Jak wygląda ten kapitan? Kapitan ma wąsy i taką małą bródkę. Czy my możemy w takim wypadku... To jest kapitan. Nieznany, a wcale, że nie nieznany, bo teraz wiemy, że to jest kapitan. Twarz tej osoby jest już wyraźna, więc można zidentyfikować tożsamość tego człowieka. Użyj książki i zegarka, by zebrać informacje pozwalające ustalić tożsamość tej osoby. Odtwarzaj wspomnienie ze statku przy pomocy zegarka, aby analizować powiązania między ludźmi, ich wygląd oraz to, co zrobili. Korzystaj z map w książce, manifestu załogi i rycin. Łącz te informacje z rejestrem indywidualnych rozmów, by znajdować wskazówki dotyczące imion, nazwisk i relacji. Na statku znajdowało się 60 osób, gdy ten opuszczał Anglię. Ustalenie tożsamości i losu wszystkich osób nie będzie łatwe. Rzadko znajdziesz jednoznaczne informacje. Będziesz musiał zakładać tok wydarzeń, mając do dyspozycji cząstkowe informacje. Tożsamość niektórych osób można ustalić wyłącznie drogą eliminacji. Powodzenia. No raczej tutaj wiemy, kim on jest. To jest kapitan Anglik Robert Witterell. Ok. Reszty niestety nie znamy. Reszty niestety nie znamy. Oprócz tego, że został zastrzelony. Do środka nie wejdziemy, ale i... No właśnie, tu jest ten jeszcze jeden świadek. Ale tutaj coś się jeszcze dzieje. W sensie, tu jest ktoś... Kto chyba ma coś w głowie... W szyi. Dobra, wracamy z tego wspomnienia. Zobaczymy, gdzie znajdziemy kolejne poszlaki. Dobra, mamy to.
Mamy to i za ciosem wydaje mi się, że można by było pójść do kajuty kapitańskiej. Open. Dobra, tu nikogo nie ma. Nie no, zamknij to teraz. Może jakoś to zamknąć? Okej, nieważne. Tutaj też nikogo nie ma. Z kolei tutaj mamy kolejne zwłoki i to nie jedne. Tutaj niestety jest zamknięte to jeszcze. Okej. Tu mamy jedne zwłoki, drugie zwłoki. Tu się przejdźmy. W ogóle tam coś się świeci, nie wiem czy widzicie. Tu mamy zwłoki razy dwa. Pytanie, czy je można w jakiś sposób połączyć? Dobra, wspomnienie. Where are they? Must be in here someplace. They're at the bottom of the sea. That's a lie. No, powiem szczerze, że tak z tego, co słyszałem, ciężko wywnioskować, co tu się stało. Wow, tutaj, tu ktoś spadł. A, gość z tym, z nożem zeskakuje. Żeby wejść pewnie do kajuty kapitańskiej. A to jest chyba sam kapitan. I poderżnął gardło nożem jakiemuś innemu typkowi. Zaraz będziemy mogli się jeszcze dokładniej przyjrzeć tej całej scenie. W kajucie kapitańskiej. Kim jest ten człowiek, w jaki sposób zginął? Dwóch świadków było obecnych. Doświadczył nieznanego losu, ale to wiemy, że to jest kapitan Robert Whittle. I teraz tak, nie wiemy kim jest, ale wydaje mi się, że doświadczył losu... stracił spłoną starość, samobójstwo, rozszarpany, zabity. Chory, eksplodował, otruty, porażony, powalony, przebity, rozdarty na strzępy, rozszarpany, samobójstwo, starość, spadł, spłonął, stracił głowę, uderzony, uduszony, utopiony, zapity mieczem, zaciukany. Co znaczy zaciukany? Najbardziej mi pasuje to, że został zabity mieczem. Harpun, stracił głowę, spłonął, spadł, starość, samobójstwo, rozszarpany, a powalony, kopyta, ogon, skrzydło? What the fuck? Nie, no to wydaje mi się, że w takim razie został zabity mieczem, ale na pewno napastnikiem był Robert Whittle, czyli kapitan. Kapitan tutaj albo postradał zmysły, albo, no nie wiem... Coś było nie tak. Ten kapitan się bronił, czy co? Że oni go jakoś chcieli napaść. Także wiemy, że tutaj kapitan podziałał, nie? Tylko, że to jest jakiś nóż, a nie miecz. Także mam nadzieję, że to się w jakiś sposób będzie spinało. Tu jeszcze mnie zastanawia ta osoba. Ale dobra, sprawdzimy jeszcze te kolejne zwłoki, bo dotknęliśmy jednych, a jeszcze były w kajucie kapitańskiej drugie zwłoki. Czyli dokładniej te. Podejrzewam, że to będzie dotyczyło właśnie tego gościa, który zeskakiwał z góry. A, czyli dalsza część tej historii, tak. A, można rozpoznać go na rycinie w takim razie. Dobra. Temu zostało podrżnięte gardło. Czy coś więcej tutaj znajdziemy? O, ktoś tu śpi.
Jak tutaj takie rzeczy się dzieją? Tu nadal te... A, okej! Czyli to w jakiś sposób się łączy. To jest cała ta historia. Najpierw zginął ten postrzelony przed kajutą kapitana. A później tu się coś stało. No dobra, czyli ten został spałowany, uderzony w głowę, ale niestety kapitan dostał nożem gdzieś tam pod żebra. Więc podejrzewam, że kapitan też raczej tego nie przeżył, no ale zobaczymy. Okej. Kim jest ten człowiek, nie wiemy, ale wiemy, w jaki sposób zginął. Został, no właśnie, powalony. Kopyta, ogon, skrzydło? No nie bardzo. Przebity, rozdarty na strzępy? Nie. Rozszarpany, samobójstwo, spłonął, uderzony. Zginął, uderzony. Bo wydaje mi się, że to była jakaś, nie wiem, jakiś kij, tak? Więc można powiedzieć, że to był obuch. Obuchowym czymś dostał w łeb. Zabity mieczem, harpunem, zaciukany. Co znaczy zaciukany? Zastrzelony, zjedzony, zmiażdżony, żyje. Nie, wydaje mi się, że to jest od uderzenia zginął i zrobił to kapitan Robert Witterel. Git. Wydaje mi się, że nie ma więcej tutaj sensu kminić. Czyli tak, ogólnie próbowali dostać się do kajuty kapitańskiej. Kapitan otworzył, zastrzelił tego. Później wbił ten drugi jego kumpel, który przez kapitana został dźgnięty w szyję, podrażnięte mu zostało gardło. Z tyłu zeskakiwał jakiś jeszcze inny z załogi. Wbił kapitanowi nóż w żebra, a kapitan uderzył go kijurem. No i od tego zginął. Pytanie, kim jest ta persona? Aha. Otwórz księgę w trakcie badania twarzy, aby przejść do ryciny. Nieznana. Ale ona sobie tutaj spokojnie spała, jak tutaj takie rzeczy się działy. No dobra. Git good. To wracamy na statek, bo to są oczywiście wspomnienia, przypominam. Wracamy do teraźniejszości. I szukamy kolejnych zwłok. Albo O! Coś on tu... A dobra, to ten wyciągał. Tu nie ma nic. Tu są kolejne zwłoki. I tu są kolejne zwłoki. Czy ona tak spała na śmierć? Zasnęła na śmierć, słuchajcie. Otworzyły nam się kolejne drzwi, tak by the way. Nie wiem, czy zauważyliście, bo te drzwi były wcześniej zamknięte. No dobra, no to lecimy po kolei. Kolejny trup. Abigail. Your brother. My to pewnie będzie... I shot him. Dead. To będzie kapitan chyba. I'll be with you soon, my love. Ona nie żyła chyba. Please forgive me for everything. Ona nie żyła chyba już, bo mówił, że do niej dołączy Abigail. Dobra, czyli wiemy, kim jest Abigail. Pytanie tylko, czyli kapitan popełnił samobójstwo. Okej. Okay. I on wspominał, że coś tam o bracie, nie? Że postrzelił go, więc ten może być nakreślone, kim był ten gość. Jeśli jakoś w jakiś sposób się nazwiska może zgadzają, jeśli to będzie brat czy coś. No dobra. To zaczyna nam się tutaj ta scenka składać do kupy, prawda? W kajucie kapitańskiej, część czwarta. Nie było świadków. Robert Witterel doświadczył nieznanego losu? Nie.
samobójstwo popełnił. Pistoletem. Nie gwarantuje to poprawnego rezultatu. Losy są zatwierdzane trójkami. Zidentyfikuj poprawnie los i tożsamość przynajmniej trzech osób, aby informacje te zostały wpisane do książki. Dobra. Okej. A teraz pokażcie mi jeszcze zapis. Abigail, twój brat, mój przyjaciel. Postrzeliłem go śmiertelnie. Już wkrótce z tobą będę. Już niedługo, ukochana, błagam, wybacz mi to wszystko. Abigail, twój brat, mój przyjaciel. Czyli po pierwsze zwracał się do tej kobiety, że ona jest Abigail. I to będzie nieznana, nieprawda, to jest Abigail. Abigail. Abraham, Alfred. Gdzie jest Abigail? William. Pierwszy oficer, Bosman, Cieśla. Abigail jest, pasażer. Abigail Hoskat Witerel. Pasażer ze Szkocji. Okej, czy ktoś ma jeszcze na nazwisko Hoskat albo... Hoskat Witerel, bo ma jakby podwójne nazwisko, co może świadczyć, że jej brat też miał na imię ten Hoskat, tak? Nieznany Milroy Hershtig. Marynarz. Marynarz. Podejrzewam, że Hoskat może być jak jego przyjaciel. Jest! William Hoskat! Przyjaciel może być właśnie kimś wyżej niż jakimś tam majtkiem. Pierwszy oficer. William Hoskat. No dobra, no to w takim razie zaznaczmy sobie, że Abigail Hoskat to jest ta kobieta. A jeszcze dodatkowo zaznaczmy tego gościa. Jeśli oczywiście... Mowa o nim. Zaraz, 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 dokładniej. Pokaż. Okej, zastrzelony. I to będzie William Hoskat. Pierwszy oficer został zastrzelony z broni palnej, a sprawcą był kapitan Robert Witteler. Pasowałoby. Dlatego, że pierwszy oficer stojący obok kapitana... wraz z tą taką czapką charakterystyczną przy wymierzeniu sprawiedliwości... się zgadza, że to może być pierwszy oficer. Okej. No dobra. Czyli wydaje mi się, że wszystko stąd wyciągnęliśmy. Raz, dwa, trzy. Cztery. I to pokazuje miejsce, tak? W którym to się stało. Tutaj był koniec. Czyli, o, daleko mieli do zielonego przylądka. Na wysokości Azorów. Przed Maderą. No. Dobra. I jeszcze można w takim razie sprawdzić, co się stało tutaj. Holy shit! To jest Kraken! Czyli została zmiażdżona przez... maszt. Który został rozwalony przez jakąś wielką kreaturę. To jest też ktoś ważny. Nie wiem, jak ona się do niego zwracała.
Wow! Ten został rozszarpany! Tu się dużo dzieje. Tu się za dużo działo w tej scenie. I to jest rozdział 7, więc zobaczcie, nie idziemy tak bezpośrednio od tyłu. Zwłoki przeniesiono po śmierci. 10 świadków było obecnych. Doświadczyła nieznanego losu. A otóż nie. Została, no właśnie, nieznana. Zarąbana, chora, eksplodowała, otruta, porażona, powalona. Nie. Chociaż kopyta, ogon, skrzydło. Raczej nie. Przebita, rozdarta na strzępy, rozszarpana, samobójstwo, starość, spadła, spłonęła, straciła głowa, uderzona. Uduszona, utopiona albo zmiażdżona. Takielunek, ładunek albo bestia. Powiem szczerze, że musiałbym zobaczyć w dzienniczek, czym dokładnie był takielunek. Czy można by było maszt uznać za takielunek? Nie wiem. Powiedzmy, że przez bestię. O! Los trzech osób został poprawnie ustalony. Nice! O, super! Pięknie. I mamy kolejnych trzech. Świetnie! Co to? Coś mi tu drga. Ty, ale zaraz, ona się zwracała Martin, tak? Mam wrażenie, że do tego gościa się zwracała Martin. Ten z taką dziwną czapką. Akcja. Co to daje? No dobra, no to sprawdźmy to. A, okej, okay. I teraz mnie to prowadzi pewnie do... do tego ciała. W tym miejscu. Ale jeszcze tam bym tego Martina ustawił. Spis treści. Zobaczmy, czy mamy coś takiego jak takielunek? Takielunek, właśnie. Drzewce, liny i łańcuchy podtrzymujące maszty. Służące do utrzymania i manewrowania ożaglowaniem. To może jednak nie był takielunek, nie? W sensie to, co ja myślałem, że to ten drewniany słup jako maszt. Dobra, ale co mnie interesuje? Załoga. Rycina. I teraz tak, Martin. To. Wydaje mi się, że do tego gościa zgłaszała, mówiła jako Martin. I to jest trzeci oficer w takim razie. No. Tak to sobie zaznaczmy. Wydaje mi się, że powinno to być to. No dobra, czyli będziemy mieli kolejne zwłoki do przebadania, ale to już w następnym odcinku, dlatego ja dzisiaj wam bardzo dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że gra wam przypadnie do gustu i was zaintrygowała, bo naprawdę jest warta poznania tej całej historii i tak naprawdę nawet ten proces dochodzenia kroczek po kroczku do tego, kto kim był, jak zginął i przez kogo, w jakich okolicznościach, jest naprawdę fascynujące. Także dzięki jeszcze raz, zapraszam na kolejny odcinek już jutro, a dzisiaj zapraszam was do dwóch playlist proponowanych dla was i widzimy się w komentarzach. Nie zapomnijcie zostawić łapy w górę i komentarza. Trzymajcie się, na razie. Bye bye.